Bardzo serdecznie podziękować, pogratulować naszym młodym artystom za to, co dzisiaj mogliśmy zobaczyć. To była wielka uczta duchowa i myślę, że nie sam talent tutaj był najważniejszy, ale także ciężka praca na tym zgrupowaniu, na którym z panem Krzysztofem byliśmy. Jeszcze raz podziękujmy, brawami naszym młodym duchowym. 15 lat przyjeżdżam tutaj do was, kochani, z wielką przyjemnością. Wyobrazić Kościerzynę, powiat kościerski bez tego wielkiego wydarzenia. To naprawdę wielkie wydarzenie kulturalne, które na stałe się wpisały w życie naszego miasta i powiatu. Panie Krzysztofie, niech mi będzie wolno w imieniu własnym, w imieniu pana burmistrza Zdzisława Czuchy, ale jestem przekonany, że w imieniu wszystkich państwa podziękować na pana ręce za to, co wszystko pan dla nas zrobił i za to, co jeszcze przed nami i już dzisiaj czekamy na przyszłoroczne warsztaty teatralne. Przyjmuję do grona aktorów polskich pierwszego stopnia Agnieszkę Alaburdę. Życzę bardzo sukcesów i niezapomnianych dni. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ewa Bręcza. Wszystkiego dobrego.
których by się to nie odbyło i nie miałoby szans istnienia. Pierwszą osobą, której należy podziękować, jest pan Krzysztof Kaczmarek, bez którego te warsztaty nie miałyby sensu i to jest człowiek, który jest naszym ojcem na warsztatach i scala to wszystko, co cała kadra zrobi. Panie Krzysiu, dziękuję. Brawo. Jest naszym aniołem stróżem, jest pani Ela Żelichowska. Brawo! I Ela pomaga nam we wszystkim. Jeżeli kogoś boli noga, to jedzie do lekarza, żeby pomóc. No, jest naszą taką obozową matką, do której zawsze możemy zwrócić się z pomocą. Ostatnią osobą, a tak ważną, jest Magda Fenik, która chciałam jej oficjalnie pogratulować. Została studentką w szkole w Krakowie. Marzyła o tym wiele lat, więc wielkie brawa dla Magdy. Już mam dla was wiadomość. Pani Ala Kirsten pewnie to potwierdzi, że w drugi weekend września zjeżdżamy i będziemy grać w niedzielę dla miasta, a od poniedziałku dla szkół kościelskich. Brawa, pani Ali! Jesteśmy trochę zmęczeni, ale i radośni. Premiera udała się niezwykle wspaniale. Sala pełna, widownia cudowna, nawet były dostawki, co dla młodych aktorów i dla mnie to jest ewenement. Pięknie tańczyli, pięknie śpiewali, owacje na stojąco. Jeszcze nie mieliśmy na zakończenie owacji, kiedy publiczność wstała i biła brawo. To świadczy o tym, że premiera naszego Skrzypka na dachu przypadła widzom do gustu. Nie tylko rodzicom, którzy są wpatrzeni w swoje dzieci, ale również byli przypadkowi goście. I nie tylko z Kościerzyny i okolicy, ale przyjechali nawet z Łodzi, żeby zobaczyć naszą premierę. Z Elbląga. A zatem myślę sobie, że te warsztaty no, mają swój klimat i są potrzebne. I dlatego deklaruję, że Krzysztofiki będą trwały i muszę już powiedzieć, że w przyszłym roku przygotujemy musical z piękną muzyką zespołu ABBA Mamma Mia. W tym roku warsztaty stały się Krzysztofikami już pod moją wyłącznie egidą. Dlatego chcę bardzo podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy mi w tym wszystkim, w tym przedsięwzięciu pomagali. Chcę podziękować burmistrzowi Kazimierzowi Stoltmanowi, pani Eli Żelichowskiej z domu wczasowego Helena, u której mieszkamy. Chcę podziękować wszystkim sponsorom, bo tacy się znaleźli, aby nam pomóc. Chcę podziękować rodzicom za to, że dali mi pod opiekę i zaufali tak wspaniałe dzieci. Chcę podziękować wszystkim tym, którym leży na sercu to, aby warsztaty moje, Krzysztofiki, trwały. Obiecuję, że nie zawiedziemy. I naprawdę bardzo chcę się tutaj przyjeżdżać, bo nawet nie same zajęcia, ale jezioro, wypoczynek i pracujemy tutaj i naprawdę jest tutaj bardzo świetnie i na pewno tutaj przyjadę za rok i może za dwa, jak tylko zdrowie i pieniądze da, to na pewno przyjadę. Zauważam taki rozwój u ciebie od bardzo niewinnej osoby, która pomału pnie się w górę i nagle słyszę inny głos, inną postać, inne gesty. Powiedz mi, co się stało? No ja przez ostatni rok bardzo ciężko pracowałam nad tym wszystkim. Chodzę na różne zajęcia aktorskie, wokalne i staram się rozwijać jak najbardziej mogę. A co z tych warsztatów wywieziesz? Chłopcy jakiś bagaż wywieźli nie nadwagi, a co ty wywieziesz stąd? No ja na pewno jeszcze większą pewność siebie i w końcu udało mi się zagrać prostą kobietę ze wsi i zawsze chciałam to zrobić, więc to jest na pewno coś nowego dla mnie. Aktor się uczy przez całe życie, a tutaj śpiew, tańce, codziennie coś nowego, naprawdę jakikolwiek się ma bagaż, zawsze się coś stąd wywiezie. No widzę, że bagaż macie doświadczeń, ale bagaż jakby tutaj nadwagi wam nie grozi.
No oczywiście, że nie, ale naprawdę co rusz można tutaj doświadczyć jakichś nowych doświadczeń. Na każdych zajęciach praktycznie robiliśmy coś innego, ćwiczyliśmy. Tutaj pan reżyser świetnie ukazywał nam właśnie, jak mamy to wszystko robić. Także naprawdę, jeżeli przyjechałby to jakiś bardzo profesjonalny aktor, na pewno jeszcze od nas by się czegoś nauczył, a my od niego. Czy jesteś zawiedziona, czy raczej rzeczywiście coś fantastycznego przeżyłaś? Jestem naprawdę totalnie usatysfakcjonowana, jest tutaj mega super. Naprawdę, nie miałam może mega jakiegoś wyobrażenia na ten temat, ale się tak pozytywnie zaskoczyłam. Kadra jest niesamowita, naprawdę nie chcę tutaj słodzić, ale naprawdę wszyscy ludzie są wspaniali. Ludzie i kadra i wszystkich, których poznałam, to jest po prostu naprawdę super. Baćku, powiedz mi, czy w przyszłym roku mogę liczyć na twoją pomoc i będziesz moim asystentem? Ja bardzo chętnie, jeśli pozwolę, przyszłość pozwoli na to, stoję otworem i bardzo będę się cieszył ze współpracy. A zatem jesteśmy posłowie, chłopaki? Oczywiście. Tak jest, załadujemy! Załadujemy! Jest taki moment w naszej sztuce, że pytasz Wiktorię, czyli swoją postać sceniczną, żonę, co pytasz i co ona odpowiada? Zaśpiewajcie. Czy mnie kochasz? Czy ja co? Czy mnie kochasz? Błagam, muszę śpiewać, to był najgorszy punkt. To był najgorszy punkt mojego występu, tak sądzę, bo ja naprawdę głosu nie mam. A ja sądzę, że było inaczej i dajcie próbkę. Czy mnie kochasz? Czy ja co? Czy mnie kochasz? Czy cię kocham? Nasze córki idą za mąż i niepokój w mieście trwa. Chyba sił tobie brak, lepiej idź, połóż się. Tyś może zjadł coś, mężu? Wyraźnie pytam ciebie. Już. 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 Już.